Ten w Mszanie Dolnej ma dopiero powstać. W tej chwili wiem, że już roboty zostały wznowione i, no i ruszamy dalej, dopóki czas, dopóki pogoda pozwoli, to będziemy robić. Na ten w tym barku i Limanowej można już głosować w konkursie organizowanym przez portal naszemiasto.pl. Na ten moment Limanowski plasuje się na 15. miejscu, zaś Tymbarski próbuje go dogonić, znajdując się obecnie o 3 miejsca niżej. Ładny jest, trzeba powiedzieć, że porządny jest teraz, wykończenie jest super elegancko, jako mieszkanie z Limanowej. Chwalę to wszystko. Nie jest tak źle. Rynek to najważniejsze miejsce w każdym mieście. Tak było już w starożytności, średniowieczu i dalej przez wieki, aż po dzień dzisiejszy. Rynek zawsze był głównym placem, gdzie spotykali się ludzie. Od rynku wytyczane były ulice, gdzie ludzie mieszkali. No, co prawda nie ma tutaj siedziby władz miejskich, to prawda, ale na rynku Limanowskim odbywały się jarmarki, targi. No, dzięki temu między innymi uzyskaliśmy prawa miejskie. Prawa miejskie nadane przez króla Zygmunta Augusta. Ale przede wszystkim to, że główny plac miasta spełniał właśnie rolę takiej informacji. Ludzie tutaj się spotykali ze sobą, przekazywali sobie informacje. Ktoś przyjechał skądś, jakieś nowinki przywiózł, mógł, prawda, te informacje przekazać. Tak rozprzestrzeniała się wiadomość. Rynek Limanowski jest jednym z ładniejszych w Małopolsce. Płytę rynku zdobi kamienna wykładzina, pomnik zwany buzodromem, fontanna, klomby kwiatowe i skwery oraz pnące się ku górze świerki alpejskie. Choć nie zawsze tak wyglądał. Ja niestety nie pamiętam tego, jak były tutaj jeszcze tak, jak mówisz, budy tutaj. Ale pamiętam, prawda, że ten dworzec autobusowy był z tyłu za nami, w takim budce małej, że proszę panią, droga z Krakowa do Nowego Sącza biegła po przekątnej całego rynku. Także jeszcze święty Florian tu stał na środku. Tutaj skupia się Centrum Informacji Turystycznej, aczkolwiek też informujemy o imprezach kulturalnych. Mieszkańcy sami przychodzili też z ciekawości zobaczyć, jak ten budynek wygląda wewnątrz. Z początkiem wiosny został uruchomiony, więc z zainteresowaniem chcieli zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda, jak się pracuje. Także mieszkańcy odwiedzają to miejsce. Jeden z 29 rynków zostanie ogłoszony mianem najpiękniejszego rynku. I czy uważa pan, że Limanowa zasługuje na taki tytuł? Zasługuje. Mamy dobrych gospodarzy. Bardzo ładny jest. Ja jestem zadowolona wręcz teraz, jak z tego obecnego wyglądu. Ładny jest. Myślę, że jest okazały. Ludziom się podoba. I w ogóle ma taką aurę swoją, taką niepowtarzalną. No, nie jeżdżę dużo, ale szczerze powiedziawszy, bardzo mi się to podoba. Pracowaliśmy na Limanową oczywiście. Jednak nie wszyscy uważają, że Limanowski rynek zasługuje na miano tego najpiękniejszego. Jak się wam podoba rynek Limanowski? Średnio. No średnio tak. Nie ma tutaj. Na pewno jest lepiej niż wcześniej, ale tak bez szału. Zmienił się inaczej. W pewnym sensie stracił ten swój stary charakter tego miasteczka takiego starego. Gdyby ktoś jeszcze o to dbał. Natomiast burmistrz miasta Limanowa przekonuje, że rynku nie należy zbytnio zmieniać, gdyż mieszkańcy przyzwyczaili się do niego w takiej formie, w jakiej występuje od lat. Pewne zmiany są jednak konieczne. Na pewno wymaga tutaj wymiany płyta rynku, w tym sensie, że te płyty, które są na rynku rozłożone, one są już bardzo zniszczone, są popękane i trzeba by było to wymienić. Na pewno na rynku wymagają remontu gruntownego miejskie toalety, tak aby można tam było skorzystać z tych toalet w takich warunkach, jak należy. Myślę, że również należy się zastanowić nad tym, aby wprowadzić tutaj nowe drzewa, nasadzić. Pozostaje nam tylko zachęcić wszystkich do głosowania i niech wygra najlepszy. Zachęcam do tego, aby wszyscy ci, którzy oddają głosy w tym konkursie na najładniejszy rynek, żeby na ten nasz rynek zagłosowali, żeby dostrzegli w nim wszystkie te walory, które tam są, a może trochę z przymrużeniem oka popatrzyli na te wszystkie niedostatki, które będziemy chcieli jak najszybciej usunąć. Głosujcie na Limanową, bo jest the best. Do 15 listopada można głosować w plebiscycie na najpiękniejszy rynek w Limanowej. Magdalena Trojanowska, TV28.